Cześć, z tej strony Łask Team. Dzisiaj Wam taki odcinek nagram z przeglądu stanu hodowli. No idziemy tutaj do królików. No tutaj mam dwie wolne, bo jedną samicę sprzedałam. Tu mamy samca. PC, czarny podpalany, samczyk. On ma 3 miesięcy jakoś. Dobra, lecimy dalej. Sorry za te takie oddźwięki, no ale nic nie będę. Tu mamy samiczkę PC, a tu drugą. To są dwie samiczki do dalszej hodowli, tak jak tamten samczyk. Bardzo ładnie rosną. Dostały dzisiaj marcheweczkę, ale za dużo chyba je nie zjadły. Tutaj mamy wolną parę. No i tu jest samczyk barana francuskiego madagaskarowego sorokacz. On mi pokrył ostatnio samiczce. Coś teraz ta samica zaczęła tam cudować, ale zaraz przejdziemy. No tak widzicie, ładnie się prezentuje samczyk. Ładny, duży. Głowa, ucho też dosyć spore. Bardzo fajny. Łaskawy dosyć. Nie jest agresywny. Rozmiany. Te króliki, co teraz pokazałam, przyszło prawie 2 tygodnie. Tutaj mamy 4. To jest samczyk. Jedna samiczka to jest tylko ten. A reszta ten. I ten samczyk. One zostają na użytek własny. Tutaj w tym momencie tacie było karmidło. Dzisiaj tu i tu jedno. Zdemontowałam jedno. No i tutaj nowe im zawiesiłam. Tu mi najbardziej pasowało karmidło zasypowe K34 z klapką. Im zasypałam do pełna karmidło. O, mają ten zasypane do pełna tu sianko. No i tylko będą dostawać. Dzisiaj dostaną jeszcze sianka na wieczór, dostały marchewkę. No i wody oczywiście. Dobra, idziemy dalej. Tutaj jak pamiętacie jest samiec madagaskarowy. Czysto barwny. On może na wiosnę zostanie sprzedany, ale tego jeszcze nie wiem. Idziemy dalej. To jest właśnie ta samiczka, co tym nowym nabytkiem zakacałam. Widzicie, tutaj coś zaczyna tak puchu, jeszcze nie nadarło, ale takie gniazdko ze słomy robi ta samiczka. No i ona zostaje na następny rok. I zobaczymy. Może później jeszcze dokupię jakąś samicę, ale nie wiem, nie jestem pewna. No i tutaj mamy ostatnią. Ona ma niby termin na 22, ale czy się wykoci, tego nie wiem. Bym chciała, żeby mi się wykociła tego 22, bo ona będzie miała pierwszy raz wykot. To jest matka, to jest jej matka, a to córka jej. Mam tylko 2 samiczki takie z tych baranów, no i 2 samce. No i dobra, to by było chyba na wszystko. Jeśli się podobało, dajcie łapkę w górę, suba i komentarz, i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.